Ty, wiem co miałem obejrzeć. Napiszesz tak, wyłącz to, ale ja powiem tak, hola. Oprócz tutaj małej pomocy nic nie widziałem, więc nie wiem, Idolka, jak to będzie. idolka, idolka! Urządziłam pokój dla córeczki. Wymyśliła? Uwaga! O nie! To jest najbardziej stylowe! Kawałek, kawałek obejrzmy, no. Uwierz mi. Pokój dziecka, jaki widziałam! To prawda. Nie! Nie! Tutaj znajduje się pokój na razie najmniej uczęszczany. Ty, ale ma brzuch wersow, zobacz. To już nie jest fejkowy, jak na tym piosence. Po kebabie. Jakim kebabie? Co ty piszesz? Przez nas w domu. Wcześniej był to pokój gościnny, a teraz będzie to pokój naszej przyszłej córeczki. Dadaję motkę. Ja pierdzielę. Dzięki. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Na razie zobaczcie, wynieśliśmy z tego pokoju wszystkie rzeczy. Tutaj wcześniej stało łóżko, a teraz tak naprawdę on jest pusty i będę mogła go... Remiksy, okej, okej. Moja reakcja to jest tak. Kurde, długa nazwa, nie przeczytam nawet tej nazwy. Od początku moja do reakcja, końca ta urządzić, emotka, co ludzi tak jak chciałam, tak jak mam zaplanowane. Brakuje mi jeszcze kilka rzeczy, jeszcze muszę zamówić kilka mebelków, które do mnie przyjdą i oczywiście w tym odcinku... Bardenga versus Ferrari, a gdzie to znaleźć, ten filmik? Dodasz? Nie. Pokażę wam efekt ja finalny. Nie dodaję, tak to wszystkie. Wygląda jeszcze jak tutaj. Twoja reakcja to jest hola, no. Ja ogólnie bardzo lubię urządzać dom, urządzać przestrzenie. Jak wiecie, mój pokój też sobie... Kurde. Sama urządzałam też do naszego domu dużo rzeczy dodawałam, jestem bardzo ciekawa, czy wam się spodoba. Ja jestem teraz już w końcówce 8 miesiąca ciąży, więc już czas, żeby pozamawiać rzeczy i skompletować. Ty, to wersja zaraz rodzi. Ja właśnie finalizuję sobie zamówienia, już nie mogę się doczekać, aż te rzeczy do mnie przyjdą i będę mogła wam je pokazać. Ten film powstał przy współpracy z bankiem internetowym Revolut. Pobranie aplikacji Revolut jest bezpłatne, a z ich aplikacji korzysta już 28 milionów osób. Konto możecie założyć naprawdę bardzo szybko, bo zajmie wam to niecałe 5 minut. Koniecznie pobierajcie aplikację z mojego linku, który znajdziecie w opisie tego. Dobra, wersow. W której jeżeli dokonacie zakupu, pokazałabym wam też, to do tego szpitala ze sobą zabieram. Dzięki. Chociaż powiem wam, za, że naprawdę dużo warpek mi ułatwiła w tej kwestii Sylwia Przybysza, której naprawdę... Ale byś zapieprzył sierpowego w bęben? No nie, to wzoruje, bo ona już ma prawie trójkę dzieci, więc ona już zna ten temat i ona naprawdę fajnie, dzieci, rzetelnie to przekazuje. Dobra, muszę się już zaopatrzyć ona też w body, rozmawia? Bo to jest jednak coś, co najbardziej mi się przyda od razu już w pierwszych dniach dziecka do szpitala. Wiadomo, sukieneczki z sukieneczkami, ale jednak te body są kluczowe, więc teraz ej, muszę to jakieś... Co z shotem? Był shot na TikToku, że Gocha jest w ciąży. Urodziła już? Czy jak? Poszukać. Najlepsze jest to, że nawet nie wiem, jaki będzie mieć rozmiar, więc albo będzie mieć 40, albo będzie mieć 56, albo jeszcze większe. I tak naprawdę ciężko jest się zdecydować, co... Dziecka w brzuchu 12 miesięcy challenge rozsadziło mi macicę. Freeze w szoku. Co ty pijesz? Bo tak naprawdę kupić, ale większość osób mi doradza, żeby jednak kupić troszeczkę większe, w razie czego po prostu ten bobas się zmieści i musi najwyżej te nogawki albo coś podwinie. To jest na przykład 44, taki malutki. Nie. No ale patrzcie na przykład na to. Taka słodka sukieneczka, kiesusia, z takim jeszcze opaską fajną. Jak tu się nad takim czymś po prostu nie rozczulać? Mega nie, fajne. Nie, Łukasze, nie byłoby tak. Co ty pijesz? Co ona kupuje za itemy? Często na TikToku mi się wyświetlają właśnie takie filmiki, w których rodzice utrwalają kształt rączki albo nóżki, stópki takiego malutkiego dziecka i to jest bardzo, bardzo, bardzo słodkie. Jestem ciekawa, jak to do końca działa, bo to pewnie po prostu się jakoś tak rozstawia. Ty, a jakby niemowlaka wrzucić całego do wosku, nie? Żeby zrobić jego figurkę, tylko czy by to przeżył, pytanie. No ale jak nie, to masz figurkę zawsze, nie? Na pamiątkę. No mówię jako przykład artystyczny. Czemu perm? Ja mówię artystyczny przykład! No nie może być bana za artyzm. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. No żeby rzeźbę zrobić. Bordę 5 złotych. Obejrzyj to, to jest pok. Zaraz zobaczę, zaraz zobaczę. To jest taka masa, a później po prostu ona zastyga. Możemy mieć taką...
Do lodu zamrozić, odmrozić za 100 lat. Moment, dajcie znać, czy wy coś takiego macie i czy polecacie. Mnie coś takiego kusi, żeby zrobić, bo to musi być naprawdę siema, bardzo fajna pamiątka. Jeszcze ramka pełna wspomnień. I to nawet może być fajniejsze, bo może sobie wstawić zdjęcie dziecka i po jednej i po drugiej stronie właśnie tą rączkę i stół. To trochę jak takie odciski dinozaurów, nie? Ciekawe, że w ogóle dla matek są takie itemy wypuszczane specjalnie, że jak mają niemowlaka, nie? Czego ten biznes nie wymyśli, żeby naciągnąć ludzi? Tupkę. I to może być nawet fajniejsze. Chyba to mi się bardziej podoba nawet. No i w sumie fotelik też już mamy wybrany, ale zobaczcie, jaka to jest opcja. To i tutaj część samochodu. A sorry, za głośno to jest. Ponieważ można sobie tutaj kupić i przetestować foteliki do auta i można sobie. Bo ja sobie tutaj przyciszyłem słuchaweczce, a tobie dałem fotelik pula. Dla nas będzie praktyczny. Kurde, sorry. Lepiej? Mam część rzeczy zostają na inny dzień, ponieważ wtedy. Ty ona pokazała numer karty? Kurde, gdzie numery ty? Zeskrobane numery, kradziona karta! Ja pierdzielę, oddawaj tę kartę. Część rzeczy zostają na inny dzień, ponieważ wtedy będę mieć już taki pełniejszy dzień, żeby chodzić po sklepach i uzupełniać wszystko, co jest niepotrzebne jeszcze do pokoju. W międzyczasie wybrałam się jeszcze na sesję. Jak z drugiej strony? Z obydwu stron jest, tylko z jednej są wypukłe, a z drugiej wklęsłe. Skąd się dowiedziałam, że jestem w ciąży, pewne zdjęcia już. Ale to nie jest karta bankowa chyba, to co ona użyła. Co to było? Takiej zaawansowanej. A Revolut, a to lubię. Czekałam, aż ten wszak faktycznie będzie większy, już taki zauważalny. I dzisiaj robimy jedną z tych fotek. Sami zobaczcie, jak będzie to wyglądało. Zwróć uwagę na łapy. Większy, już taki zauważalny. I dzisiaj robimy jedną z tych fotek. Sami zobaczcie. Jak będzie to wyglądało. Nice. Freeze chyba ma kompleksy z nią. Dobra, kończę ze stryjowaniem. Ja pierdzielę, co ja pieprzę? Przepraszam, przepraszam cię. Oni mają komornika dla tego Revolut, żeby nie zajął konta? Rozdwojenie jaźni. O kurde. Ty. Co to jest? Nie ma bana, nic nie widać. Nic się nie urwie, nie piszcie chamsko. Takim mokrym materiałem. Oliwka tutaj dba o to, żeby właśnie on tak fajnie przylegał do skóry. Zobaczcie, co oni? Co się dzieje? Efekty, ale jestem bardzo ciekawa. Bardzo chciałam zawsze zrobić takie zdjęcie, że właśnie taki jest materiał tylko na tym brzuszku i ten brzuszek jest taki duży. Fajnie. Trochę, nie wiem, jakiś dyskomfort czuję, jak to oglądam. Nie wiem czemu. Masz też tak? To nie jest cringe jak na TikToku, że oglądamy, tylko takie jakieś coś jest nie tak. Nie, że źle, że se robi sesję, ale taki dyskomfort. Czemu tak jest? Nie rozumiem. Mam coś z głową? Hola. Justin reworku Gragasa. Co ty pieprzysz? No nie pisz tak. Pada jest. Fetysz ciąży, jest coś takiego? Ty jest coś takiego serio? Brzydka pogoda, ale to oznacza, że właśnie mogę to wykorzystać i dzisiaj wybrać się na zakupy. Dodatkowo odbieram dzisiaj kanapę, którą oddałam do tapicera, a tam mogę płacić tylko gotówką. Popieprzany mieć taki fetysz ciąży. Baby w ciąży. Serio masz przepieprzone w życiu? Ale to się samo robi? Czy rodzisz się z czymś takim? Czy to się wykształca jakoś? Kształtuje? Nie ogarniam.
sponsorze rewolucjonalnej bezpłatnych płatnych bankomatów na całym świecie. Ale długa. Długa. No. Kanapa? Ale jest, dobrze. Ale długa. Nie mogę doczekać, aż ją otworzę w domu i zobaczę, jak będzie wyglądać. Queen, to nie znam, nie znam. Dzisiaj już odwiedziłam kolejny sklep z rzeczami dla dzieci i tutaj jest faktycznie raj, bo tu jest praktycznie wszystko. Są właśnie jakieś chusteczki, które muszę dokupić. Biznes na dzieciach to jest taki biznes, że to jest luj. Bo trochę żerujesz na tych matkach, w ogóle rodzicach, którzy myślą, że wszystko potrzebują. Ja tak w sumie nie wiem, czy to nie jest nawet konieczne, ale raczej nie jest, bo chyba kiedyś tego nie było, jakoś żyjemy. Ale ciekawy to jest biznes, nie? Wmawiasz trochę ludziom te potrzeby, że tu potrzebujesz jakiegoś kremiku, olejku w dupę, tu jakieś specjalne ściereczki. Co tu się odpieprza? Jak masz taki fetysz, to musisz się... Takich szafeczek, które sobie przygotowałam do pokoju dla dziecka. Są tu jakieś różne laktatory, łóżeczka i tak dalej, i tak dalej. Ja tę łóżeczkę już mam, fajnie, bo przyszło mi. Oczywiście wam zaraz pokażę, ale skupiam się jeszcze na tych rzeczach, które muszę sobie dokompletować. Jak mieliśmy spotkanie z położną, to ona poleciła nam bardzo tą firmę. Z tego, co przekazała mi położna, to jest firma taka medyczna i ona ponoć jest najlepsza. Butelki. Kurde, i do czego te wszystkie itemy? Ja pierdzielę, to wygląda jak w ogóle... Jak jakiś sprzęt do komputera, a to do dziecka sprzęt. Ja już jestem popieprzony. Z tego, co przekazała mi położna, to jest firma... Co to jest? Ile itemów do dziecka? Ja pierdzielę, dziecko to jest taki pay to win. Żeby mieć dziecko, musisz tak ładować siano w skiny. I inne itemki. Ja pierdzielę. Ta medyczna i ona ponoć jest najlepsza. Nieopłacalne dziecko jest, IRL. Te są bardzo fajne. Ślepiej sobie w Simsach robić. I jeszcze jakąś malutką dam. Tylko ta jest właśnie ta. Senpai, no to bad ending. Niby tak to jest, jak jesteś mamą nowicjuszem. 800 plus to za mało. Wiadomo, co wybrać. Ale właśnie tu na tym chyba te biznesy żerują, że jest mama nowicjusz, która ma pierwsze dziecko, powiedzmy, totalnie nie ogarnia, a jednocześnie ma dużo siana. I tak naprawdę może wszystko zrobić. Ale w sumie nie każda matka ma tyle siana co Wersow. Ale i tak wydaje mi się, że te matki także sobie odejmą od gęby, żeby kupić taką rzecz dla dziecka. Bo ten biznes trochę tak kreuje taką potrzebę. To jest trochę żerowanie, nie? Chore trochę. Chyba, że to jest potrzebne, ja nie wiem tak szczerze. Czy to wszystko jest potrzebne, żeby dziecko przeżyło? Chociaż w sumie pytanie, czy samo przeżycie dziecka to już jest win, czy nie trzeba czegoś więcej? To już to nie jest w sumie średniowiecze, że jak dziecko przeżyje, to już jest winek, można olać. Kataru. Chcę wyciągać gilę z nosa. Pamiętam, że miałem gruszkę taką, wiesz. Tak, bo gruszką wcześniej wyciągali. Co to? Ile itemów? Ja pierdzielę. Jezu. Najgorsze to chyba te ubrania dla dziecka, bo to dziecko to pewnie 2 miesiące po porodzie czy 3 już te ubrania za małe i znowu, i znowu, i znowu, i znowu, i znowu, i znowu. Recykling ubrań na dziecku. No te skiny trzeba wymieniać co chwilę. Ja pierdzielę. Najlepiej to kupić wielki wór na pyry na dziecko i do 10 roku życia niech w tym chodzi. I 10 lat na EZ. Dupa. Tak jak w Indiach, a w Indiach tak jest? Jestem teraz na książeczkach, postanowiłam kupić też książeczki takie, żebyśmy mogli już małej czytać od początku. Okay. I też znalazłam, zobaczcie, książkę kontrastową. Dzieci mega lubią kontrasty i właśnie tutaj jest też popisany kot, piesek i inne. To mi się wydaje lepsze niż te takie gówno itemki do dziecka, takie rzeczy. Bo to serio może mieć wpływ, chociaż w sumie nie wiem. Ale wydaje mi się, że większy ma wpływ na to, jak dziecku poświęcasz uwagę takimi rzeczami, jak jest małe, niż czy mu kupisz ściereczkę... 17 różnych ścierek. Wiesz, o co chodzi? Inne zwierzątka, więc też chyba wezmę taką książkę. Za dziecka miałeś ze 3 skinki? Kanapa mi się bardzo podoba. No to i tak, pay to win. Chciałam ją otapicerować ze względu na to, że zamówiłam ją z West Winga i przyszła w takim... Bardzo dobrze, najmłodszych lat uczą dziecko
podziału na białe i czarne, no kolory. Zostanie, pokażę kolory. Wam zdjęcia, bo to już nie pierwszy raz, kiedy zamawiam coś z Westwinga i coś, co mi przychodzi po prostu niekompletne, albo po prostu skrzywione. I tutaj mi pan poprawił ten róg i też otapicerował, bo podobała mi się ta kanapa z Westwinga, tylko że nie była dostępna i dopiero mogła przyjść za około 3 miesiące, a ja potrzebowałam ją na już. I efekt finalny mi się bardzo podoba. Ona jest też rozchodzona, więc fajnie, że można ją regulować. I też ma kilka poziomów wysokości, to jest fajne, bo na przykład jak będę chciała to mogę sobie regulować. Najważniejsze, mamy już kanapę, więc rozpoczynamy dekorowanie pokoju. Wow, to pokój dziecka jest. Ale ma TV, dziecko już. Wygląda na przepięknie, nice. Bo właśnie... Jakie to jest RNG urodzić się w takiej bogatej rodzinie? Ja pierdzielę. Trochę porypana sprawa, ale rodzisz się i już jesteś ustawiony do końca życia. Ciekawe, czy to jest plus czy minus na psychę w sumie. Zależało mi na tym, żeby nie wszystkie te meble były takie oczywiste i zaraz... Czy ci psycha siądzi od tego dobrobytu? Siablaglu, witam. Superstar. Superstary. Jeżeli chodzi o małe wieszaczki do szafy, to znalazłam takie w Zarzechom i tutaj akurat chyba opakowanie... Dobra, jest sobie czas zrobić dziecko, jak się dowie, co Warsow robiła w życiu, no ale... Że ona chyba nic złego nie zrobiła. Rozumiem jeszcze, jakby to było gwiazda por. No może być problem, ale no, co ważne słowa do tego. Teściu kosztowało około 40 zł, ale jest tańszy zamiennik, który później znalazłam w Primarku. Czyli za 13 zł macie takie oto wieszaczki. Mam zdjęcie pamiątkowe, które zrobiliśmy jeszcze jak ja byłam chyba w 5 miesiącu ciąży albo w 6 miesiącu ciąży. Nie no, Dino, bez przesady. Leżało. I później chciałabym też zrobić właśnie takie zdjęcie z USG, już z aktualnym zdjęciem naszej córeczki. Ale takie zdjęcie będę mogła zrobić pewnie jak ona będzie już miała miesiąc, 2 miesiące, coś takiego, więc tutaj sobie później to dodam. Rozumiem, co nad hola. Najważniejsza część, czyli łóżeczko. My, szczerze mówiąc, będziemy mieć 2 łóżeczka, z tego względu, że to będzie już łóżeczko, które jest tak naprawdę od momentu noworodka do nawet roczku, 2-4. To jest łóżko 4 okay. W jednym, które będzie rosło razem z naszym dzieckiem, więc to jest w ogóle super opcja, którą doraziło mi mnóstwo koleżanek. Rośnie łóżko. I faktycznie to łóżeczko wydaje się być bardzo porządne. I tak jak te dinozaury, co się wrzucało do szklanki z wodą, jajko i on rósł? Takie zabawki były. Takie gąbczaste. To jest takie honorowe miejsce w pokoju dziecięcym, czyli właśnie to łóżeczko. Tak pewnie w pierwszych miesiącach mała będzie spała z nami. Zobaczymy w praniu, jak to będzie. Aczkolwiek zdecydowaliśmy się też na dostawkę do łóżka. Ponoć to jest bardzo fajna opcja, szczególnie na te pierwsze miesiące, z tego względu, że dziecko czuje się bezpiecznie i może spać przy nas. No i też oczywiście, jeżeli ja będę karmić pierwszą, to też będę mieć po prostu blisko do tego, żeby wstawać nocy i od razu mieć ją przy sobie. Czekałam na tą przesyłkę i zobaczcie, ile tu mam fajnych... Nie. Rajdowy herś. Nie no, muszę się dać 10 minut w dupę. Rzeczy. Jest to przesyłka. Zbyt dwuznaczne, no zbyt. Wszystko w takich kolorkach, które ja lubię, czyli beże, jakieś takie jasne, biel. No i ja... Sonat Unwi. A, to by się skończył dzisiaj z rulety. No niestety, Sonat. Ja sobie wybrałam właśnie motyw ptaszków, bo zastanawiałam się długo, czy na przykład tutaj wiesz, jakieś zwierzaczki. Może wygrasz kolejnego. Robić troszeczkę elementów różowych, ale stwierdziłam, że to nie do końca mój styl i chciałam, żeby ten pokój był taki delikatny. Dajcie znać, czy mi wyszło. Teraz jakby się niskorosły urodził. No nie urodzi się niskorosły. To jest podłoga, która nam ułatwia karmienie, bo sobie ją dajemy na siedząco, sobie kładziemy bubaska i od razu możemy sobie ją też tak zmieniać. I to jest bardzo duże ułatwienie. Wojtek, leki. Być takie zawinięte, ale myślę, że to jest też rzecz, która bardziej przyda mi się zdecydowanie, jak będzie troszeczkę chłodniej. Co to jest? A jednak będzie letniaczkiem. No bo urodzi się w wakacje. Kolejny rożek, ale taki beżowy. Zobaczcie, jakie to jest wszystko. 36-letni prawiczek szuka kobitki na niezobowiązujące spotkania przy makowcu. Ja osoba na wózku pracująca w Wydziale Śledczym Polskiej Policji. To sportowany i obcięty na wieżę. Aaa, nie oferty. Wiem. A kiedy miałem mu zabrać? Ja mu zabierałem chyba. A nie, nie dało się zabrać. Robisz pałę czy nie? Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, kurwa. Jak się pisze jego nick? Weź mi do 1:1, bo ja to piszę i się nic nie dzieje. Bardzo mi się to podoba, bo jest takie delikatne. Ale widziałam też takie... Ale jego nie było na live w sumie od kiedy wygrał tego VIP-a. Tak mi się wydaje. Albo nic nie pisze. Dobra. A Lionheart też. Ja ten buzik. Dzięki.
mega ciaśniutkie, żeby małe dzieci mogły się w nim zawinąć i tak, wiecie, bardzo być skulone, bo ponoć dzieci właśnie to lubią. Jaki słodki króliczek, nie wytrzymam, czapa z daszki. Ale skiny. Są takie słodkie. Ręczniczek również beżowy, taki malutki, zawijany. I zobaczcie, czy to nie jest piękne. I te kocyki mi się tak podobają, są przepiękne. I oczywiście będę sobie tutaj kładła zaraz je na łóżku, ale też... Najlepsze emotkę to Hola. Spacerki, bo wzięłam sobie różne, zobaczcie, to jest też już kocyk z innego materiału, taki troszeczkę cieńszy, bardziej przewiewny. No, mocny opening u nas zrobiła teraz, co? Skinów. Opening skinów za 100 000. Kupiłam jeszcze takie kosze w Zarze Home i stwierdziłam, że dam je tutaj. W Zarze Home? Może tutaj, a drugi tutaj. Idealnie się mieści. Zobaczcie, to będzie kosz na brudne ubranka. Tak jak widzieliście już w filmie Karola, zdradziliśmy tam inicjał imienia naszej córeczki. I imię zaczyna się na M, więc... Ty serio, niskorosy? Mini Mike? Nie no, żarcik. Teraz stwierdziłam, że też już zrobię takie rzeczy z personalizacją między innymi. Zamówiłam sobie na Zara Home. Tak? Na M? I to jest dziewczynka. Ty pytanie, myślę, że to będzie jakieś zagraniczne imię, więc M. Zagraniczne imiona na M, takie wiesz, amerykańskie. Jakie są? My. Makumba? Nie w dupę. Amerykańskie! Michelle? To po angielsku damskie imię? Mamon? Milf? Wyglądasz jak Morgana? Klesz. Ej, Morgana serio może być. Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Ej, może być Morgana. Mojżesz, taką nie, to damskie. Właśnie tutaj z tą emeczką. Też w nią będę się pewnie pakować się do szpitala, żeby zabrać jakieś pampersy, jakieś takie najpotrzebniejsze rzeczy. Ale też, zobaczcie, zrobiłam już Mary? Takie poszewki na poduszki tutaj do pokoju, gdzie też jest napis Love M. I tu jest wersja beżowo-biała. I też zrobiłam białą z taką beżową nitką. Mora? Oprócz tego, że poduszki będą wygodne, się na pewno nie przydadzą z tego względu, że po prostu będę sobie musiała podłożyć je pod plecy. Nie, myślę, że Morgana realne imię. Madison? Ej, ty, też realne, no. Madison. No. Też bardzo mi się podobają, zobaczcie. Ciekawe, czy nazwą. Myślę, że nazwą takim zagranicznym bardziej, nie? Szykuję się wiadomo do czego. Co ty piszesz? Ten napis jest naprawdę mega cute. Jest to po prostu opcja, którą Madison? Możecie sobie właśnie też wykupić na stronie. Makowiec? Co ty piszesz, Ice Versus? Małgorzata. Nazwa na cześć gochy magicznej. Ja pierdzielę, gocha będzie tą. Jak to się dzieckiem zajmuje? Jak to się nazywa? Nianią, no nianią będzie opiekunką. Mój brat z Olą dowiedzieli się, że jestem w ciąży, to kupili mi takie mini rzeczy, więc ja tutaj też dorzucam. Gryzak i zobaczcie, też zamówiłam sobie tego misia szumisia. Ja sobie zamówiłam ogólnie tego, też z polecenia, słyszałam, że to jest w ogóle super. Zobaczymy, jak się u nas sprawdzi, a zespół Muni wysłał mi jeszcze drugiego misia szumisia. Więc mam teraz dwa misie szumisia, ale to w ogóle też super, bo będę mogła jednego postawić u nas w sypialni, a drugiego tutaj w pokoju. To jest ogólnie taki miś szumiś i on ogólnie świeci, też wydaje takie szumy, jak dzieci mają w brzuszkach, więc dzieci przy tym się też relaksują, też jakie, się zasypiają i on jest właśnie... Jakie pejtuje jest w dzisiejszych czasach na dziecko. Za moich czasów to wiesz, w jaskini się dziecko rodziło, zero światła, zero stałej wody, zero ciepłego jedzenia. Ogólnie zero w dupę życia, bo też mogło nie przeżyć od razu i dedzik, nie? Ale wiesz, to moje czasy były. USB, jeszcze muszę gdzieś obczaić, gdzie on ma tutaj wejście. O, tutaj chyba się go rozpina. O, tu się go włącza, włącza się lampka. Czyli w Łodzi. W Łodzi rok temu. Faktycznie jak w wodach płodowych. I nawet mnie to uspokaja. Zmienia kolorki. Fajnie, teraz jest naładowane. Oczywiście tutaj też jest jeszcze kabelek do tego. A jeżeli chodzi o te organizery, one są z IKEA i są to po prostu takie najprostsze organizery. Twoja siostrzenica śpi przy takim przez rok już? I co? Nie budzi w nocy rodziców? I tak? Czy jak to działa?
które są pakowane właśnie w takim sześciopaku. Są tutaj dwa oddaję takie to malutkie, pay-to-win. Dwa prostokątne i dwa takie większe pojemniki. To jest super ułatwienie, jeżeli chcecie sobie właśnie wszystko fajnie poukładać w szufladę i mieć tutaj porządek. Nie robi tego mi szumi. Pierwsze szufladę stwierdziłam, że muszą być najpotrzebniejsze rzeczy, czyli właśnie jumpersiaki. O kurde. Drugą rzeczą są waciki, również mega potrzebne. No dużo itemków, dużo. Zostały już tylko detale, ale też zobaczcie w efekcie finalnym. Nie a będzie tak, nie pisz tak w dół. Na wstępie jest już komoda, w tej komodzie. Ale TV na ścianie to dopieprzone jest. Pampersy, waciki, nice. Patyczki, gaziki jałowe, chusteczki, jakieś rzeczy maści i tego typu. Miś kosztuje 250. W drugiej szufladzie położyłam sobie podkłady, pieluszki, termometry, jakieś takie smoczki, tego typu rzeczy, które po prostu nam się przydadzą tutaj pod ręką. I w ostatniej szufladzie też sobie trzymam. Dziecko będzie plastikowe? Czemu? I dodatkowe pieluszki. Nie ma tutaj ubrania. A to dlatego, że po prostu wszystko jest pochowane po szafach. To wam oczywiście też zaraz pokażę. Tutaj w szafce alkomat jest? To nie jest w dupę alkomat. Co ty piszesz? Kosz na brudne ubranko. Ja tam pierdzie. Będzie są jeszcze kosze na pieluszki, ale na niego jeszcze wciąż czekamy. Tak jak jeszcze na kilka innych rzeczy. Fajne jest to, że tutaj od razu przy przewijaku mamy łazienkę. Łazienka prezentuje się. Spoko łazienka. Łazienka praktycznie u nas w domu. Nie ma tutaj wanny, więc pewnie będziemy musieli naszą córę kąpać w naszej łazience. Ale tu jest taka łazienka bardzo praktyczna, blisko. Zamontowałam też tutaj takie wieszaczki. Chyba. Nic by się nie stało. Na to jest bardzo mała szansa. Pasują tutaj do estetyki. Tutaj postawiłam sobie kosz z takimi rzeczami, które będę mieć na zapas. Żeby w razie czego, jak te rzeczy mi się skończą, to żeby od razu nie jeździć do sklepu, tylko na przykład tutaj mam zapasowe. 20k na dziecko, nawet nie wiadomo, czy się urodzi. Pampersy, waciki i tego typu rzeczy. Tutaj powiesiłam plakaty. To nie jest średniowiecze. No. Firmy oczywiście, jeżeli będziecie ciekawi, to mogę wam wszystko podlinkować. Chyba się urodzi. Dobra, bądzel, godzinkę ci dam. Dajcie znaka, czy chcecie łapeczką w górę. Chodź. Kilka dodatków, które dokupiłam, tak jak na przykład tą karuzelę z miękkiego materiału zamówiłam w Zarze Home. Te antyramy z H&M Home. I przechodząc tutaj dalej, Big to Dick tutaj na ścianie. A, Dream! Kanała. To, na której ja pewnie będę często urzędować, ze względu na to, że na razie planuję karmić piersią. Zobaczymy, czy mi się to uda. I ta kanapa. Czaisz to, Szczylma Rock, zamiast obudzić rodziców i płakać, to sobie odpala plazmę, ogląda 5 minut Crafts, no. I dobry lifehack. Kanapa, słuchajcie, była otapicerowana, tak jak już wam wspominałam. I wyszła ona przepięknie. Bardzo się z niej cieszę, bardzo mi się ona podoba. Trochę Konopski dodał tego coś. Materiału, który nie, mam również u siebie w pokoju. I jest też w moim ulubionym beżowym kolorze. W ogóle jak zauważyliście, widziałem, tutaj przeważa beżowy kolor. Ale też tak chciałam, żeby ten pokój był cały różowy. Taki od razu mówiąc, że tutaj jest pokój dziewczynki. Tylko żeby był taki uniwersalny, fajny. I żeby po prostu też był trochę w moim stylu. A oczywiście takie detale różowe pojawią się na śpioszkach, jakichś różnych zabaweczkach. I tak dalej, ale ogólnie ja wolę zdecydowanie ten beżowy kolor, więc tutaj jak się często ludzie śmieją, że będziemy mieć smutne dziecko, mam nadzieję, że nasze dziecko będzie przewesołe, mimo tego... Córka ma w pokoju toalety, wyobraź sobie, że urośnie, wraca ze szkoły, a tu w pokoju śmierdzi, bo Fritz kloca walił w jej kiblu. Nie no, scenariusz... Scenariusz no, realny. Dobrze, kolor. Jeżeli chodzi o ten podnóżek, to był też jako taka część dodatkowa do kanapy. Trzeba było ją zamówić oddzielnie, ale już ten podnóżek dorwałam z tego materiału, który chciałam i go nie musiałam. Dobrze, ale nie piszesz tyle wiadomości. Tutaj relaksik i też wystarczy dwa razy mniej. Z tego względu, że będę mogła sobie tu wyłożyć nogi i troszeczkę. Co to za gierki tutaj? Trzyma już. I na DVD gierki jeszcze, na płytkach. Jak wiecie, nogi tak puchnące, klasycznie. Po kobiety w ciąży i też po ciąży troszkę, z tego co słyszałam, Papierosy! Ja pierdziele, co ty pieprzysz? To nie są szlugi. Co ty piszesz, half headzie? Coś zupełnie normalnego, więc fajnie jest sobie God of War dla dziecka i git. Wyłożyć. Plakaty również są z motywem księżyca, czy właśnie gwiazdek. To nie i są te paczki są również z
zarechą. Jeżeli chodzi o lampę, jest ona strzałem 10. Ale dziwna ta lampa. Ale w sumie, okej. Okay, no. I zobaczcie, jak ona przepięknie świeci i ona daje też takiego klimaciko tutaj. W taka tym rzeźba, pokoju. A nie lampa, nie? Podświetla nam troszeczkę. Ale te co plakaty, ty które są tutaj. Te plakaty również zamówiłam z tej samej strony. Wybrałam w ogóle 4 zasłony. Większy plemnik. O, no już lepsze porównanie. Tak, po dwóch stronach są beżowe, w środku są białe, żeby też tak scalić to pomieszczenie. Bardzo zależało mi, żeby rozjaśnić to pomieszczenie z tego względu, że ta ściana jest dosyć ciemna. To są już meble, które były w tym fajnie pokoju. To wygląda ogólnie, trochę jak masz w tych takich sklepach z meblami takie, że proponują ci taki wygląd, nie? Taki skinek do domu. Nie chciałam z nich rezygnować, bo w sumie fajnie wypełniają tą przestrzeń. Ten telewizor też już był, postanowiłam go też zostawić. No bo w sumie fajnie będzie czasami włożyć jakąś muzyczkę, jak nasza ale spoko to wygląda. To będzie sobie mogła coś na nim oglądać. Bardzo lubię ten kącik, czyli tą szafkę tutaj. Z tego Adamczyk, względu, że tutaj postanowiłam położyć najpotrzebniejsze rzeczy. Też między innymi mój segregator ciąży. Tutaj mam dosłownie wszystkie możliwe badania USG. Mam tutaj taki porządek, że aż jestem z tego dumna. I oczywiście ten segregator też będę musiała wziąć ze sobą do szpitala, więc leży tutaj, żeby go po prostu nie zapomnieć. To jak taka prezentacja. Nie? Do szkoły, tylko że ciąże segreguje. Ciekawe. Różne książeczki kupiłam. Jednak szkoła do czegoś przygotowuje. Czytać jej na dobranoc. Jakieś przytulanki. Tutaj mam gumowe takie układanki, ale to już pewnie przyda się, jak będzie troszeczkę starszy. CV ciąży. Pomyślałam miejsce dla misia szumisia. Jeszcze nie wiem, czy tutaj portfolio będzie leżał, pewnie będzie leżał troszeczkę bliżej, ale w każdym razie jest. No i teraz tak naprawdę została mi ta szafa i te szuflady. Cała ta przestrzeń pod telewizorem jest wykonana, zobaczcie, w szufladach. Tak. I tutaj na przykład włożyłam sobie skarpetki, czapeczki, jakieś takie opaseczki na ten początkowy etap. Co to jest etap? To? To buty są? Czy co to jest? To. A wy nie widzicie, czekaj, cofnę. Jest wypełniona, zobaczcie, w szufladach. I tutaj na przykład włożyłam sobie skarpet. Tu, dobra, no widzisz jeden. Widzę, starczy ci. Dzięki, kapitan Gibbon, za 5 lat. Co to? Czapeczki, bucik. Jakieś takie opaseczki. Nie, widać dwa. Etap. Wreszcie szaf, są jakieś rzeczy takie dla mnie, jakiś laktator, jakieś takie rzeczy przygotowane do zabrania do szpitala. Jeżeli chcielibyście taki oddzielny film z tym, jak pakuje nie się do szpitala, jak wygląda moja torba, koniecznie dawajcie znać. Tak, na razie się ta szafa prezentuje. Oczywiście jeszcze troszeczkę... Ile itemów? Koniecznie dawajcie znać. Tak, na razie się ta szafa prezentuje. Oczywiście Jezu, jeszcze troszeczkę tych rzeczy pewnie dojdzie. Bardzo się cieszę, ponieważ wprowadziłam te taki porządek. Tutaj ile skinów. Ale dużo, nie? Ubrań. Ja tyle nie mam. Co w sumie jest prawdziwe. Widzicie na streamie. Mam 4 koszulki. Znajdują się też kocyki, jakieś ręczniczki, kołderki, rożki i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, bo mam wszystko w jednym miejscu i tak naprawdę od razu będę widziała, co mam. Ja oczywiście pewnie bym się w tym odnalazła. Dziecko ma skina na każdą godzinę dnia. No, jeszcze emoty trzeba dokupić. Dziecko będzie w przedszkolu takie oro robić. Ale też to będzie łatwiejsze, żeby Karol się w tym odnalazł. No bo jakby miał wszystkie te śpioszki poskładane, to pewnie też ciężej by było znaleźć. A tak, tak będzie mieć wszystko na wieszaczkach, to będzie łatwiej sobie zobaczyć, jakie dużo rzeczy na przykład dzisiaj ubieramy w naszej córeczce. I też sobie posegregowałam to tak, że właśnie są od krótkich rękawów nie do długich. Tak, też właśnie nie do rampersów, było tak. Śpiochów. Tutaj są już jakieś sukieneczki, w ogóle te sukieneczki nie było są takich właśnie rzeczy. Takie cute. Dajcie znać oczywiście mamy, czy dobrze zrobiłam, że kupiłam już ciuszki w rozmiarze 56 i 62. Ile to? Troszeczkę. Ile to? Ja mam tam 50, ale dosłownie to kilka sztuk, tylko po prostu po to, żeby w razie PSC. Czego gdyby teraz się jeszcze wydarzyła taka sytuacja, że musiałabym teraz pojechać do szpitala, to po prostu zabieram mniejszy rozmiar. Ale tak naprawdę słyszałam, że 56-62 to jest taki najlepszy do dziecka, które urodzi się w terminie. No i tak naprawdę to by było na tyle. Tutaj jeszcze pomyśliłam taki wieszak, tu pewnie... Nie mogę się doczekać, aż to dziecko zesra się na środku tego pokoju. Ok. Przyjdą jakieś różne nosidła, jakieś takie torby, które będą nam potrzebne na jakieś spacerki. Czyli rozumiem, już jesteś już jakby klonem swojego starego. Nic nie zostało, tylko nasrać na środku pokoju, tak? To jest klasyczny tekst ojca albo matki. Okay. Bardzo się podoba i tak naprawdę jest tak, jak ja sobie to wymarzyłam. Naprawdę od około miesiąca cały czas po nocach już mi się śni w tym pokoju. Czuję teraz, że już wiecie, mam duży taki ciężar z głowy, bo naprawdę wyszło tak, jak chciałam. Czyli się oglądają 12-letnie dzieci, ona mówi matki, jak myślicie? Na pewno jak jest w ciąży, to sporo matek zacząłem oglądać. Tak mi się wydaje, że to jest nowa widownia. Znaczy doszła ta widownia dodatkowo. Też ten content wygląda tak, jakby właśnie do matek był.
Ale na pewno dzieci też ją nadal dużo ogląda. Pewnie większość, ale kto wie. Mega się cieszę. No i ja, widzowie. Jestem, ale ja zawsze byłem jej fanem. Zawsze. I mam nadzieję, że naszej córeczce się podoba. Dajcie też znać. Co? Chłopie, ja jestem jej takim fanem, że jak Wardęga mówił, że ukradła logo, to normalnie dzwoniłem do Wardęgi i się chciałem z nim ustawiać na solówkę. Wiesz, o co chodzi? Ja jestem jej takim fanem. Przyszła do mnie paczka, którą zamówiłam przez aplikację Revolut. Jest to paczka z Answer. Zamówiłam sobie Lola. Rzeczy dla brata na pokój dziecięcy. Uwaga, uwaga. Co to? I co? Bardzo słodziutko. Ładnie. Zgadli się z kolorem. To to? Tak, ale nie ma pudrowego różu. Tak no, ale myślałem, że zrobisz to tak bardziej dziecięce. Brat, nie? A aha. Tu jest tak, wiesz, szanowane to jest wszystko, nie? Ojciec bardzo dziecka to fuzja. Ogólnie mogłoby tak jakbyś dla nawet tej starszej osoby, nie? Nie, no tak, wiesz, taka lampa normalnie, to wiesz, jakiś stolik czy coś jest, nie? A tak właśnie chciałam, żeby było tak wyważone. Nie, oprócz tej małej pomocy nic nie widziałem, więc nie czy wiem. Czy będzie flamił? Uwaga. Super. Mega fajnie. Bardzo comfy tu jest, nie? No już nie mogę się doczekać, aż mama będzie tu z nami. Są szafki, jak to się otwiera? No właśnie, przygotowane. O, pieluchy. Jakie baby pieluchy. Jakie smoczki. Patrzcie. Nie no, mega smutki pokoi. O, ciuszki. Ciekaw jestem, jak to się zmieni. Frys ma mega żyłę na czole? Będzie, wiecie, większa i będzie... No bo on widział paragony. Chciała sama decydować. Paragon grozy! No, jak zrobić tutaj tapetę jednorostu? No i co? I trzeba będzie zrobić, nie? Czekamy tutaj na ciebie, babasku nasz, aż do nas przyjdziesz. O nie! To jest najbardziej pusty nowy pokój dziecka! To ten, co śpiewa o ćpaniu? Wiesz, który? Ten raper. Widziałam! Ej, co jest? Ale dzika lampa. Oj, musiała strasznie dużo kosztować. Seksoholik. Nie, to inny. No to słuchaj, no to słuchajcie. Zacznij, kochanie, na dworze nocka. Już ci się kleją. Zmęczony ocka. Ale jak tak mówisz dzieciom, to on potem tak, mówi. Tak, nie wolno tak, nie wolno tak, tak mówić. I potem jak tak jak kartoni będziesz mówił. To. O Jezu! Jezu! Ej, dobra, okej. Oni się nawet zdziwili, ile skinów. To jest mega ważne ogólnie, żeby zrobić zdjęcie tego, co już tutaj jest. Ej, żeby, tak, nie kupić, żeby nie tego. Kupić tego. Ej, posuń się, bo tutaj trzeba zrobić fotę. Co? Ja pierniczę. Nie! Reaguj mocniej, tatusiu. Do Freeza tak mówiła Wersow? On słabo zareagował? No, też tak mi się wydaje. Słaba reakcja, no. Młoda będzie mieć lepszy standard niż ja w akademii. Nawet jest specjalnie zrobiona, żeby pasowała do pokoiku. Nie no, nie wytrzymam. Ej, ale wysoko, nie wytrzymam. Zimka. O ja. Ale bardzo są ambesy. Dobra. Ej, wszystko jest gotowe. O, wszystko jest gotowe. No, teraz niestety spółka chodzi. Ty miałeś rację, widzu. Freeze nasrał i nawet nie spuścił wody. No. Jednak scenariusz już się spełnił. Najbardziej fancy pokój po basenie. Właśnie tak, bardzo. Jo. Nie, przy nich wierzę, że Wersow jest naturalna. Przysięgam, ja nigdy nie wiedziałem, jakby nie widziałem tego kontrastu. Teraz widzę, Wersow to jest normalna, naturalna youtuberka. Boże. Ej, patrz, jakie poduszki w ogóle słodkie. Ej, patrząc na takie pokoiki, mam ochotę mieć dziecko. Oj, to są poduszki specjalnie zrobione, tak? No. Pierwsza literka imienia normalnie. Ja bym mogła mieć taki pokój w ogóle w takim stylu, przecież... Boże, jak ja miałem miesiąc, nie miałem telewizora 50 cali w pokoju. Nie. Ja miałem 10 lat nawet jeszcze nie... Dobra, luj. Ja nie będę mówił, tak? Ja nie będę mówił, ja pierdzielę. Pierwszy telewizor to w wieku 12 lat ze starym ukradłem. Na poważnie ci mówię, od sąsiada, bo wyszedł do roboty, a klucze dorobiliśmy. Nieważne zresztą. Widzisz tą sukieneczkę? Boże, ona ma więcej ubrań niż ja. Jeszcze jej nie ma na świecie nawet. Nie no, koniec. Koniec. No się rozbeczymy tutaj zaraz. Przeżyliśmy to samo. Fajne, fajne, fajne. Będziemy oglądać na bieżące content Wersow od dziś. Od dzisiaj daily 250 h czerwiec, codziennie Wersow. Rel. Hola. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć